dzisiaj będzie nam towarzyszyć pancerz. Witam. Nie będziemy sami. Dobra, my ruszamy z Szejka. Wjeżdżamy na S10. Susza jest, ale niby jej nie ma. No niby jej nie ma, tak? A susza jest hydrologiczna, tak? Bo ludzie nie rozumieją zwykłej suszy od hydrologicznej, tak? Bo zwykła susza to masz pod skórą wodę jest, tylko na wierzchu nie pada dzisiaj, tak? No. A hydrologiczna to jest dzisiaj trochę pada, ale pod spodem wody nie ma. A to jest dużo groźniejsze dla rolnictwa. No tak? Bo tak jak było no, w tamtym roku, już w czerwcu, tydzień temperatury po 30 stopni, wszystko popaliło. Dojechaliśmy do Krąpiela. Wyobraźmy sobie, że ta cena zboża wróci do 80 zł, a nie daj Boże niżej. I co wtedy? U kogoś, gdzie opady roczne ma 300 mm, nie może zrozumieć rolnika, który ma opady 50 mm. Tak? Dzisiaj ja zawsze mówię o tym, że konsument dopiero odczuje to na własnej skórze, gdy chleb będzie kosztował 15 zł. Zaczynamy. Kuję. Słyszę, że ktoś się tam gotuje. To blokuj sobie pola, nie drogę. No co mi do tego, kurwa? Ja przez siebie, kurwa, będę musiał kurwa pół godziny jazdy przed domem, albo pewnie, kurwa, godzinę. Alko jesteś? Tak, tak. Dobra, się wbijam do domu. Dobra, podjadę do wbijać. Ruszamy po 5 ciągników. Tego to słyszałem. Policja będzie kierować ruchem i wypuszcza po 5 ciągników. Tak jest uzgodnione. No i jedziemy tak 10 na godzinę. I zmierzamy w kierunku Wapnicy. Także około 20 km mamy. Słyszycie te komentarze? To się ręce. Ręce można załamać, tak? Jak przyjdzie takiemu jednemu z drugim kupować chleb za 15 zł, to będzie wtedy zrozumiał, o co chodzi. Mieli rolnicy z Chociwla i Pyrzyc w stronę Recza drogą krajową numer 10 będzie jechało około 70 maszyn. Będziemy jechali bardzo grzecznie. Będzie jechało 5 ciągników, 200 metrów przerwy, 5 ciągników. Także kierowcy wielkich problemów nie będą mieli, ale muszą nas zrozumieć. Muszą nas zrozumieć, jak nie będziemy mieli pieniążków, to nie będą mieli co wozić. Mówią mi protestujący rolnicy. Domagają się m.in. wprowadzenia tarczy antykryzysowej w rolnictwie czy zmiany sposobu naliczania rekompensat za suszę. Jak mówią, obliczone przez Instytut w Puławach susza obszarowa nijak ma się do rzeczywistych strat na ich polach. Trochę widzę, że się rozciągło się to gdzieś. A policja gdzieś. No, gdzieś policja rozciągnęła trochę nas. Policja pod klubem. Problemem w tej chwili jest to, że policja robi wszystko, żeby rozciągnąć kolumnę protestową. Nie wpuszcza tutaj na dziesiątkę krajową
przy obwodnicach nie wpuszcza ruchu. Blokują ruch i osobowy, i ciężarowy. Po to tylko, żeby pokazać w telewizji, że tu się nic nie dzieje i że przyjechało 5 ciągników, tak? Bo tak to wygląda w tej chwili. Jedziemy w kolumnie 5 ciągników. Jesteśmy rozciągnięci daleko, ale... Za nami odcina nas jeden radiowóz, przed nami odcina nas drugi radiowóz. Mało kto nas wyprzedza, bo nikt tutaj nie wjeżdża, bo tak, nikt tu na policja na dziesiątkę nie wpuszcza, w tej chwili nie wjeżdża, bo policja nie wpuszcza nikogo, wszystkie dojazdy są zablokowane, tak. Tej drugiej kolumny z tyłu, to za nami jedzie, to nie wiem, gdzie ona dopiero się zaczyna. Zablokowali drugą kolumnę, bo patrzyliśmy na łuku, to już jej nie widać, tak? Dalej na pewno są. Z 2 kilometry są. Z drugiej strony miejscowości jest zaplanowane spotkanie. Zjedzie się sznur ciągników od naszej strony, czyli od strony Stargardu i Pyrzyc. A z tamtej strony kierunek Grecz i wszyscy co do Recza zjechali. Powiat Choszczeński. Czyli Choszczeński powiat, tak? A tu mamy powiat stargardzki, powiat pyrzycki. To jest traktorów, my was rozumiemy, ale zrozumcie i nas, nie? Rozumiemy. Przepraszamy, nie możecie nam nawozu przynieść, bo nie mamy pieniędzy. Nie wiemy co to zrobić. Przewoźnik od nawozu, mówiąc szczerze, bankrutuje, no bo nie mają tego interesu na razie. Patrzcie, jakie mam traktory zajebiste. To na bocznice kolejowe, kurwa, na Ukrainę. Stara na drodze i Jelcza też nie widzę. Nie zazdroście nam, bo w tym roku kombajn za John Deere za ponad 1 000 000 zł. Całe szczęście, że system dobrze pilnował, byłbym się spalił od głupiej instalacji, którą Niemcy stanowerzy spieprzyli. Ty na samochód nie musisz zarobić, wystarczy, że wsiądziesz i jedziesz. Na pytanie. Że trzeba przestać pić na pauzę. I dojechaliśmy do Wapnicy. Trzy 650, kurde, jaki ładny lakier. Chyba musimy z Tomkiem... Dobra, odejdź mi stąd, bo ja będę zdjęcie robił. Musimy pomalować z Tomkiem Szreka. ...korzenia. Znowu dzisiaj w Łodzi dostało zamkniętych 28. Za to, że ponoć zwracali się do lekarza weterynarii o świadectwa dla... To i tak się nie robi, tak się nie robi. Nie wiem, czy to prowokacja, czy nie prowokacja, ale nasi koledzy byli z Solidarności, wspieramy tych rolników. Dlatego te postulaty, które tu wam przedstawiły, to jest część postulatów. To jest naprawdę tylko część, bo część postulatów, które w 2012 roku żeśmy złożyli do rządu, nie jest zrealizowana. W 2012 roku, jak pamiętam, 29 roku nas pod Stocznią Gdańską było ponad 3000 ludzi. I od tego rozpoczął się bój. 77 dni żeśmy stali na mrozie na ulicy Szczerbcowej. Jedziemy, rozmawiamy i za następnym razem znowu jedziemy, rozmawiamy. No co, czujemy się lekceważeni. Po prostu nie jesteśmy słyszani i nie chcą nas słuchać. No chcemy doprowadzić też do tego, jak mamy polską spółkę cukrową, że po prostu to, co Tomasz mówił też wiele razy na naszych spotkaniach związkowych, że mamy na przykład nawozy, środki w polskiej spółce cukrowej drożej niż u konkurencji. No tak nie powinno być i tutaj mogę chyba to powiedzieć, panowie. Sytuacja, panie wojewodo, sytuacja w środowisku rolniczym województwa zachodniopomorskiego jest
już tak napięta, że wymaga natychmiastowego podjęcia prac ze szczeblu rządowym. Krzysztof, to działa. Ja chcę tu dopowiedzieć, że tutaj właśnie jest ta drożyzna, czyli to są nawozy, czyli to jest paliwo, czyli to jest stal, czyli to są części, czyli to są środki produkcji, czyli byśmy mogli tak wymieniać i wymieniać, że to wszystko sami odczuliście, że to bardzo mocno wzrosło. Jak to wszystko przebiega? Do Wapnicy przyjechało około setki ciągników z okolicznych powiatów. Przydrożny parking jest cały zastawiony. Dobiega końca zorganizowany tu wiec z przemówieniami liderów protestu. Jest nas tutaj bardzo dużo. Chyba nigdy tyle jeszcze na protestach na tym placu tylu ciągników nie było. Oznacza to, że w naszym rolnictwie dzieje się bardzo źle. Zielony Ład i polityka nawet naszego rządu odnośnie Polskiego Ładu najbardziej nas dotyka, a przede wszystkim dzieli polskie rolnictwo. To nie koniec związanych z protestem utrudnień. Ciągniki lada moment udadzą się w drogę powrotną. Pierwotnie wszystko miało zakończyć się koło 15. Tamujący ruch protest się jednak przeciągnie. Kuba porządnie z pancerzem zastrajkował na drodze krajowej numer 10. No i to spowodowało, że zjawił się u nas minister rolnictwa w miejscowości Baszkowice na spotkaniu. No i były tam pewne ustalenia, z których jestem po prostu zadowolony. Czy może wszyscy rolnicy z okolic są zadowoleni albo niezadowoleni? To piszcie w komentarzach, komu się podobają te ustalenia, komu nie. Ogólnie ustalenia są dobre, ale właśnie jest zawsze jakieś ale. Jeśli chodzi o realizację tych ustaleń, no to się okaże, czy minister stanie na wysokości zadania i poruszy po prostu wszystkie dostępne instrumenty, aby nam po prostu pomóc, jeśli chodzi o te nawozy, jeśli chodzi o tą suszę zaległą, o której mówiliśmy już bardzo długo, od samego początku. My już, jak jeszcze tak naprawdę oficjalnie tej suszy nie było, bo można powiedzieć szczerze, no oficjalnie tej suszy nie było, bo Puławy tej suszy nie widziały, tylko tyle, że Puławy są w Puławach, miejscowość, to znaczy województwo lubelskie, a my mamy zachodniopomorskie i tu sytuacja w ogóle inaczej wyglądała. I mieliśmy tą suszę i zobaczymy, czy minister po prostu stanie na wysokości zadania i załatwi dla nas te wszystkie sprawy, bo jeśli chodzi o postulaty, no to susza i wysokie ceny nawozów to nie wszystko. Postulatów jest dużo więcej, ale to możecie sobie przeczytać na stronie protestrolników.pl. No i co? Strajki strajkami, a życie życiem. My teraz już wjeżdżamy w pole. Coraz mniej rolników będzie mogło po prostu wyjechać i zastrajkować i nie wiem, czy to spotkanie w Baszkowicach nie było czymś takim, aby przyhamować po prostu nasze protesty, abyśmy nie wyjechali może w tym czasie, co wyjeżdżała Agrounia, abyśmy się może nie połączyli z Agrounią, bo mamy naprawdę podobne postulaty, prawie że te same. No i dobra, to tyle, bo już mnie ręka boli od trzymania GoPro. Prowadzimy już od czerwca w sprawie suszy. Praktycznie żadnego postępu nie ma, ponieważ ta aplikacja nie działa tak, jak powinna, ona w ogóle nie powinna działać, nie powinno jej być, tylko powinno być tak, jak było 3 lata temu, komisje powołane przez wojewodę szacowały. Dzięki temu przez 2 lata otrzymaliśmy jakąś pomoc. Dawaj ten głośnik na zbór, a nie! Pod nosem tak. I teraz słuchajcie wie, to jeszcze do przodu ten głośnik. Bardzo mi przykro z tego powodu, dlatego, że... Zabieramy się, jedziemy do domu! Nie ma dla nas miejsca! Reszta to jest krajowa. No i są jeszcze ekoschematy. Jeżeli nam nie pomożecie, to niektóre gospodarstwa z nas po prostu sobie nie dadzą rady. Dziękuję. Wszyscy mówią tak. Państwo będzie im warto. Dla rolników. Teraz do nas cała sytuacja taka. Paliwo po 6 zł, minus 23% VAT-u, 4,62. Przy cenie
5,20 minus 8% VAT-u daje bodajże 4,78. Więc my płacimy 16 groszy więcej. Więc my straciliśmy. My właśnie straciliśmy. To jest pierwsze. Drugie, mówił pan tu o nawozach, o perspektywie obniżenia cen nawozów. Nas nie interesuje perspektywa. My żądamy obniżenia dotowania cen nawozów. Pan powiedział tak, że to nie jest duży koszt. Proszę pana, 150 kg czystego azotu przy cenie 2700-3000 za saletę stanowi 1250 tylko nawozu azotowego. To jest bardzo duży koszt. Pan powiedział tak, że nawozy azotowe wzrosły, bo wzrósł gaz. Ja się pytam, dlaczego wzrosły nawozy kopalniane? Jak tam nie jest używany gaz do produkcji tych nawozów? Dlaczego? Dlaczego te nawozy wzrosły o 150%? Proszę mi powiedzieć. Jak ja chciałem kupić nawóz we wrześniu za 1500 zł, nie mogłem go kupić. Dlaczego? Gdzie był wtedy rząd? Gdzie był wtedy rząd, jak my nie mogliśmy kupić nawozu za 1500 zł? Jak firmy nie realizowały zamówień. Zamówienia złożone zostały wycofane i wstrzymane. I nie mogliśmy kupić nawozu. I 2900 zł za nawóz jest niedopuszczalne. My nie jesteśmy w stanie kupić nawozu. Dotowanie. Proszę uruchomić program covidowy i proszę nam udzielić kredytu niskoprocentowy na zakup nawozów. Firmy chemizacyjne nie chcą kredytować nawozów. Skąd my mamy wziąć takie ilości środków, jak nawóz podrożał 300%? Skąd my mam wziąć te pieniądze? Pytam się, skąd? Jak my mam funkcjonować? Wszystkie środki produkcji poszło 150%, a my najprawdopodobniej zboże sprzedamy nie w tych cenach, które są teraz. Nie mamy gwarancji ceny. Nie wiemy, że jest cenami. Dziękuję. Ja oczywiście też bym chętnie klaskał, spełniając pańskie postulaty. Żądamy dopłaty do nawozów. Ale wydaje mi się, że już naprawdę dużo wyjaśniamy. I dlaczego tego żądania spełnić w tym momencie nie możemy, ale robimy wszystko, żeby to zrobić. Bo za decyzjami myślę, że odpowiedzialni. Ja nie chcę wypłacić panu dotacji do nawozów, którą musiałby pan za rok wydawać za cykami. Naprawdę, nie chcę tego robić. Wtedy by pan przyszedł do mnie z pretensjami, że pana wpuściłem w kanał. Naprawdę. Proszę jednak stać realnie na ziemi, bo to na wiec jest dobre, to co pan powiedział. Ale nie dobre na konkretne rozmowy. My wyjdziemy na ulicę, my wyjdziemy. Ale czy to pomoże? Ale pomyślcie tak. Ale nie, czy to pomoże, jak wyjdziecie? Już wielki żal, że nic z tego nie będzie. To, co pan premier zrobił w tym czasie, to naprawdę jeszcze nawet nie wiecie, jak to jest trudno wszystko tego dokonać, żeby właśnie te pieniądze znaleźć, żeby te obniżyć straty i tak obniżyć.